Na początek historia, obraz. Był sobie pewien chłopak i był trochę dziwny, tak przynajmniej sądzili niektórzy z jego otoczenia. Lubił często uciekać od zabawy z rówieśnikami do towarzystwa ludzi nieco starszych. Mówiąc obrazowo, lubił zadzierać mocno głowę do góry i przyglądać się dorosłym. Lubił posłuchać, o czym rozmawiają, chociaż często nie rozumiał, o czym mówią, jednak w jakiś sposób to chłonął. Lubił na przykład chodzić na przystań rybacką i siadać między rybakami, gdy naprawiali sieci. Lubił się zakradać do gabinetu swojego ojca, gdy miał jakieś spotkanie biznesowe w swoim przedsiębiorstwie rybackim, jakie prowadził. Zdarzało mu się nawet wejść za nim na posiedzenie Rady Miasta, której jego ojciec był członkiem. Jednym ze skutków było to, że jego relacje interpersonalne z rówieśnikami, no nie czuł się w nich zbyt pewnie. Jednak po latach okazało się, że potrafi świetnie znaleźć się w różnych życiowych sytuacjach, jak potrafi przewodzić, osiągać wielkie cele. Mówiąc krótko, mocno wzniósł się ponad swoje środowisko rówieśników. Oczywiście zaraz powstaje w nas pytanie, to, które już Tomasz tutaj zadał we wstępie. Po co wznosić się ponad swoje środowisko? Jaka jest w tym wartość? To też dzisiaj będziemy odkrywali. Dlaczego to jest dobre, a nawet zbawienne dla samego środowiska? A głównym tematem serii jest to, jak doświadczać działania Boga w swoim życiu. Dzisiaj szczególnie o przekraczaniu granic wpisanych w nas przez środowisko, z jakiego pochodzimy. Jak wznieść się ponad swoje środowisko, jak doświadczać Boga w rzeczonej dziedzinie. Podczas tych prezentacji szukamy odpowiedzi na pytania, przyglądając się różnym postaciom występującym w Ewangelii Jana. Dzisiaj tą osobą będzie urzędnik z Kafarnaum. Przeczytajmy pierwszą część dzisiejszego tekstu z Ewangelii Jana 4. Po dwóch dniach wyszedł stamtąd do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Było pewne środowisko, pewien region, w którym ludzie mieli określony stosunek do osoby Jezusa. Tym regionem była Galilea, region, w którym Jezus się wychował, z którego pochodził. Środowisko mieszkańców Galilei. Czym charakteryzowało się to środowisko? Czytamy w wersie 44, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Prorok, ktoś, kto coś mówi w imieniu Boga, kieruje do ludzi jakieś słowa od Boga, nie doznaje czci, to znaczy ludzie nie chcą go słuchać, mało kogo obchodzi, co ma do powiedzenia. Prorok coś chce przekazać, ale kogo to obchodzi? Takie było środowisko ludzi, z którego Jezus pochodził. Ludzie byli przeważnie obojętni na to, co miał do powiedzenia. Podejście szczególnie trudne, najtrudniejsze, bo nie ma nic trudniejszego niż obojętność. Ale dlaczego to środowisko tak reagowało? Trzeba powiedzieć, że nie ma nic wyjątkowego akurat w Galilei. To zjawisko występuje we wszystkich środowiskach. Prorok nie doznaje czci w swojej ojczyźnie. Dlaczego? Bo środowisko, każde środowisko, ma pewne oddziaływanie na tych, którzy je tworzą.
Środowisko to większość, przeciętny sposób patrzenia na pewne rzeczy. To pewne stereotypy istniejące w tym środowisku, stereotypy, czyli nieprawdziwe, oddalone od prawdy, sposoby podejścia, sposoby myślenia, które tam występują. Tak działa na człowieka każde środowisko. Składa się z pewnego przeciętnego podejścia, czasami uwstecznionego. Przykładów istnieje nieskończona ilość. Gdy orano ziemię drewnianą sochą, przyszło nowe, metalowy pług. Jednak w środowisku rolników był powtarzany stereotyp, że od żelaznego pługa ziemia rdzewieje i dalej męczyli się drewnianą sochą. Kurne chaty były uważane za najlepsze, bo całe ciepło zostawało w środku, a nie jakiś tam komin, który wyciągał ciepło. I dalej mieszkańcy tych chat umierali koło 40 od dymu, którym ciągle oddychali. A więc środowisko to pewien przeciętny, stereotypowy sposób patrzenia i ma silny wpływ na każdego z nas. Trzyma nas w pewnej przeciętności. No, każde środowisko tak działa. Od dzieci w przedszkolu po profesorów na uniwersytetach jest zawsze zachowawcze. Dlatego wartością jest wznieść się ponad przeciętną swojego środowiska i pociągnąć innych za sobą do góry. A w dziedzinie wiary tak samo. Jezus mówi, że prorok nie doznaje czci w swojej ojczyźnie. A co ten prorok przynosi? No, pewne właśnie nieprzeciętne, awangardowe prawdy, ogólnie słabo doceniane. I zawsze masz wybór. Albo pójść za zdaniem proroka, zapatrzyć się w proroka, lub zadowolić się przeciętnym zdaniem środowiska. Ale chcąc wzrastać, chcąc rozwijać się, warto brać pod uwagę tą właśnie zasadę, że środowisko zawsze ma oddziaływanie zachowawcze i jeżeli podejdziemy do tego bezkrytycznie, będzie nas zawsze hamowało. Jeżeli dla ciebie wyrocznią w życiu jest przeciętne zdanie w środowisku, czeka ciebie stanie w miejscu, a nawet gorzej cofanie się. Dlatego środowisko to za mało. Potrzebujesz wyrwać się spod dyktatury środowiska, spod tej przeciętności w stronę wyższych wzorców. A jaki był problem w tamtym środowisku, na które dzisiaj patrzymy, w Galilei, tym środowisku, z którego Jezus pochodził? Jakie było podejście do Boga, do wiary? No, był akcent na udział w religijnych wydarzeniach. Temat wiary był realizowany przez życie w jakiejś religijno-obrzędowej, świątecznej rzeczywistości. To dawało poczucie bezpieczeństwa. Taki stereotyp. A przecież prawda była zupełnie inna. Tamto poczucie bezpieczeństwa było zupełnie złudne. Dlatego Jezus, kierując się miłością, podjął wysiłek, by w tym środowisku coś zmienić. W środowisku, z którego pochodził, by w tym środowisku coś nowego zaszczepić. Jak mu się to udało? Przeczytajmy kolejny wers z tego naszego dzisiejszego tekstu z Ewangelii Jana 4. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. W tamtym środowisku coś się jednak wydarzyło. Monolit poglądów został naruszony. Niektórzy ludzie zaczęli trochę inaczej
reagować na osobę Jezusa. Dlaczego? Bo udali się gdzieś, udali się do Jerozolimy i tam zobaczyli, jak on działał, jak rzucał pewne obiecujące słowa, niemałe, wielkie, i jak te słowa się spełniały. I wtedy zmienili trochę swój stosunek do niego. No, stało się to w pewnych specyficznych okolicznościach, gdy ludzie wyszli nieco poza swoje środowisko, wyjechali do Jerozolimy i tam zobaczyli, jak słowa Jezusa się spełniają. To jest ważny sygnał w naszym temacie, jak zostaje naruszony monolit środowiska, by pociągnąć ludzi w górę. Gdy widzą autentyczne powiązanie między tym, co Bóg obiecuje, a tym, jak On to spełnia, to ma pewną siłę przekonania. Jednak to tylko początek, to tylko lekkie zruszenie twardej gleby, to uzależnienie od dyktatury środowiska jest tak silne, że potrzebne jest mocniejsze działanie Boga, by wyciągnąć kogoś z tej przeciętności jego środowiska. I poznamy teraz człowieka, który właśnie doświadczył takiego działania Boga. Przeczytajmy kolejną część. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on bowiem już umierający. W jaki sposób Bóg zruszył nieczułość jednego z ludzi z tego środowiska, dopuszczając trudną sytuację? Syn śmiertelnie zachorował. Bóg posłużył się kryzysową sytuacją, aby przełamać nieczułość przez chorobę syna. W tym momencie pewnie każdy z nas myśli sobie o sobie samym, no a jak Bóg poradził sobie z moją nieczułością? I każdy z nas może pomyśleć teraz o swojej drodze, jak Bóg to zrobił w jego życiu. Przed tygodniem rozmawiałem z kimś z was i w jego przypadku stało się to prawie dokładnie tak samo jak w Ewangelii. Gdy syn zachorował, był bliski śmierci, Bóg skruszył nieczułość. Dobrze, powiem, o kogo chodzi. Ten syn miał tydzień temu ślub, tak już wiecie, o kogo chodzi. Tak Bóg to zrobił w jego życiu, w życiu tej rodziny. Można powiedzieć, w prawie identyczny sposób, jak tam w Ewangelii. A jak to Bóg zrobił w moim życiu, jak w twoim? Jest o czym opowiadać. Patrzymy dalej na to, co Bóg zrobił w życiu tamtego człowieka, by pociągnąć go wyżej niż jego środowisko. Przeczytajmy następne wersy. Jezus rzekł do niego: jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: wczoraj około godziny 7 opuściła go gorączka. Co Jezus zrobił? Gdy tamten człowiek prosił o pomoc, Jezus powiedział mu: idź, twój syn żyje. Co charakterystycznego było w działaniu Jezusa? Co jest istotą jego działania? Potrzebujemy wiedzieć, że z Kany do Kafarnaum jest około 30 kilometrów, a więc umierający syn był daleko, minimum 8 godzin marszu
od miejsca, gdzie urzędnik rozmawiał z Jezusem. Nie istniały wtedy sposoby szybkiego przekazywania informacji. A więc Jezus powiedział mu, twój syn żyje, w znaczeniu już pomogłem. A jak zareagował urzędnik? Uwierzył słowu, które wypowiedział Jezus. Nie widział jeszcze skutków, nie miał dowodów. Zobaczy je trochę później, ale już teraz zaufał na słowo. A więc jego wiara to był zupełnie inny rodzaj wiary niż ludzi w środowisku. Ludzie w jego środowisku mieli specyficzny rodzaj wiary. Jezus mówi o tym na początku tutaj. Jeśli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. A więc była to wiara zależna od znaków i cudów. Ludzie mówili, jeżeli zobaczę cud, uwierzę. Jednak ten człowiek uwierzył w sposób zupełnie inny. Zaufał na słowo. Wiadomość potwierdzająca, że syn naprawdę wyzdrowiał, dotarła dopiero kilkanaście godzin później. Kilkanaście godzin, zanim zobaczył, że syn naprawdę został zdrowiony, ufał na słowo Jezusa. Podobnie jest z nami. Taką właśnie wiarę Bóg chce w nas budować. Wiara, która ma określoną jakość, jest to wiara na słowo, czyli powstaje w nas zaufanie, zanim zobaczymy rezultaty. Czasami sporo czasu upłynie. Ta wiara ma też swoją wielkość, ta, którą Bóg w nas buduje. Na początku jest mniejsza, potem coraz większa i ujawnia się w różnych specyficznych sytuacjach, w jakich się znajdziemy. W zależności od stopnia trudności, wtedy Bóg pokazuje wielkość tej wiary, jaką w nas zbudował. W taki sposób Jezus pomógł jednemu człowiekowi z tamtego środowiska, by wzniósł się ponad to środowisko. Dopuścił trudną sytuację, stworzył okazję, by człowiek zawołał o pomoc do niego, obdarzył wiarą, a następnie mu tą wiarę pokazał, dbając o odpowiednie okoliczności całego zdarzenia. Jak można to skwitować? Jezus jest absolutnym mistrzem w budowaniu wiary. Jemu można całkowicie w tym temacie zaufać. Jeżeli widzisz jakiś niedosyt, masz jakiś niedosyt w tym temacie, jak wygląda twoja wiara, możesz do niego zawołać: Jezusie, zbuduj moją wiarę. No i skutkiem tego działania Jezusa było to, że ten człowiek, ten urzędnik miał zupełnie inny rodzaj wiary niż pozostali ludzie w jego środowisku. Tamci nie wierzyli bez cudów, a więc wierzyli po fakcie, czyli tak naprawdę nie wierzyli, a on uwierzył na słowo. W nim pojawiła się ta wiara, o którą chodzi, tak naprawdę jedyna wiara, jaka Bogu się podoba. Wiara na słowo, na obietnicę. Została też postawiona wcześniej teza, że jest to ważne również dla samego środowiska. Zobaczmy, jak to było w tamtym przypadku. Przeczytajmy kolejny odcinek. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Jakie były skutki wydarzenia? Inni ludzie uwierzyli na słowo. A więc zobaczmy, Bóg musiał jednego z nich poprowadzić szczególną drogą. Teraz innym będzie łatwiej. Gdy tak sobie dzisiaj o tym rozmyślamy, o tamtym środowisku, to pewnie i w naszych głowach pojawia się pytanie, a jak to jest z naszym środowiskiem, ze środowiskiem naszej wspólnoty?
bo my też tworzymy pewne środowisko. Środowisko, jakie tworzymy tu we wspólnocie, podlega wszystkim tym samym mechanizmom, co każdy. My też tym mechanizmom podlegamy. Środowisko to większość. Środowisko to pewien przeciętny sposób patrzenia na pewne rzeczy. To też stereotypy, czyli pewne jednak nie do końca prawdziwe, choćby trochę oddalone od prawdy, sposoby podejścia, sposoby myślenia, które w środowisku istnieją. Z tą jeszcze specyfiką, że nasza wspólnota, tak jak wiele innych chrześcijańskich wspólnot, te poglądy są też przynoszone z zewnątrz, bo jeżeli wspólnota rośnie, takie środowisko ciągle się choć trochę zmienia, coraz to nowe osoby się przyłączają, takim środowiskiem jesteśmy. Ale właśnie w chrześcijańskiej wspólnocie istnieje pewna specyfika, mianowicie jest pewien punkt odniesienia, do którego możemy się przymierzać. Jest nim co? Popatrzmy na list do Efezjan, 4 rozdział. Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Tym punktem odniesienia jest umysł Chrystusa. Jego podejście do wszystkiego. Tak tą sprawę stawia Paweł Apostoł. My też w naszej wspólnocie za nasz punkt odniesienia bierzemy umysł Chrystusa. I właśnie przeciętny sposób myślenia również wśród nas, sposób wartościowania w praktyce w jakimś stopniu odbiega od tego wzorca, od umysłu Chrystusa. Dlatego Paweł tutaj mówi, aż dojdziemy, jest pewna droga do przebycia. I to jest bardzo ważna zasada, taka trochę uwalniająca. To nie przeciętny pogląd chrześcijan we wspólnocie jest punktem odniesienia, ale umysł Chrystusa. Jeżeli byśmy przeciętny sposób myślenia wśród nas postawili jako wzór, no to byśmy się trzymali pewnej przeciętności, hamowałoby to nasz rozwój. A tu trzeba przypomnieć jeszcze jedną zasadę, która dotyczy każdego środowiska, mianowicie każde środowisko z natury ulega zepsuciu, jeżeli temu się nie przeciwdziała. Ulega pewnej degeneracji, coś się psuje, spada jakość. Można znowu tutaj nieskończoną ilość przykładów podawać. Zepsuciu, degeneracji jakiegoś środowiska trzeba przeciwdziałać, inaczej jest nieunikniona. Przykład, który akurat teraz mi się wyświetla, to dzieła architektów, jakimi są galerie handlowe. Niektóre z nich są pięknie zaprojektowane, pięknie przeszklone, ale sprawy ulegają degeneracji. Ktoś wpada na pomysł, że szyby można zakleić reklamami i wkrótce, jeżeli się temu nie przeciwdziała, piękny obiekt ulega degradacji, staje się ohydnym miejscem. Lepiej założyć, że każde środowisko tak działa, zawsze się psuje, zawsze ciągnie w dół. Dlatego właśnie szczególną wartością jest wznosić się ponad przeciętną swojego środowiska i ciągnąć innych za sobą. Ale w czym warto szczególnie czuwać i walczyć, by się nie degenerować w chrześcijańskiej wspólnocie? Wiadomo, umysł Chrystusa, wiele wartości do dorośnięcia do nich, a później pilnowania, ale w czym szczególnie? My w naszej wspólnocie pod kierownictwem Ducha Świętego wybraliśmy jedną wartość jako idącą przodem i to właśnie w jej zakresie szczególnie pilnujemy jakości, jak tylko potrafimy,
chociaż jest też wiele innych. Co jest tą wartością? Czerpiemy ją z Biblii, choćby z przypowieści Jezusa o talentach. W tej przypowieści pewien człowiek udał się w podróż, na ten czas powierzył swoim podwładnym kapitał, by go pomnażali. Gdy wrócił, rozliczał się z podwładnych z zadania. Zobaczmy, jak to się działo. Ewangelia Łukasza 19. Stawił się pierwszy i rzekł: Panie, Twoja mina przysporzyła 10 min. Odpowiedział mu: Dobrze, sługo dobry, ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad 10 miastami. Ale jeden z podwładnych podszedł inaczej, zobaczmy. Następny przyszedł i rzekł: Panie, tu jest Twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Odpowiedział mu: Zły sługo, czemu nie dałeś moich pieniędzy do banku, a ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał? Co jest wartością, na którą Jezus wskazuje przez tą przypowieść? Pomnażanie, pomnażanie. To jest coś najdalej sięgającego, jeśli chodzi o rezultaty, bo ma szczególny wpływ na to, jak nam będzie w wieczności, ale jednocześnie coś, co jest uzależnione od naszych wyborów dzisiaj. I Bóg obiecał nam szczególną nagrodę za wierność, ale jaką? Jaką wierność Bóg wynagrodzi? Wierność pomnażającą. Bogu podoba się wierność pomnażająca. Bogu nie podoba się wierność zachowawcza. Bóg gani taką wierność, by tylko zakonserwować to, co jest. Chcąc podobać się Bogu, trzeba pomnażać. Dlatego moim, na przykład, osobistym celem w życiu jest pomnażać. Chcę być chrześcijaninem, który pomnaża to wszystko, co Bóg mu dał do rąk. Co mi w tym przeszkodzi, a co pomoże? Warto być mądrym i przezornym. Warto wziąć też pod uwagę tą zasadę, którą poznajemy dzisiaj, że w środowisku wspólnoty przeciętne zdanie na jakiś temat to za mało. Środowisko ma oddziaływanie zachowawcze. Będzie nas zawsze hamowało. Tym bardziej, że ciągle przecież dochodzą nowe osoby i każdy przynosi swój dotychczasowy pogląd. I jeżeli wyrocznią dla nas jest zdanie większości Twoich kolegów i koleżanek z grupy, argument, że większość tak uważa, czerpanie tego wzorca z przeciętnej nie doprowadzi nas do celu. Będzie zatrzymywało. Gdybyś na przykład zapytała, czy warto mieć wierność pomnażającą, jakie często otrzymasz odpowiedzi? No niby tak, ale czy mamy na to czas? Czy to nie jest jakaś idea wymyślona przez przywództwo? Czy to akurat jest tak ważne w Biblii? Czy nie jest to zbytnia ingerencja w życie człowieka? A może każdy z nas powinien być tylko osobiście odpowiedzialny przed Bogiem? No patrzcie, inne wspólnoty nie aż tak bardzo się tym przejmują. Czy nie jest po prostu najważniejsze to, byśmy się dobrze czuli? Zobacz, ja się tym tak nie przejmuję i żyję. Jeżeli pewne z tych rzeczy są w przeciętnych poglądach chrześcijan we wspólnocie, to gdzie nas to zaprowadzi? Tak? Potrzebujemy wznieść się ponad swoje środowisko. Sam mocno to przeżyłem na własnej skórze. Środowisko, z jakiego pochodzę, ewangeliczne wspólnoty lat 60., 70. ubiegłego wieku w Polsce. I gdybym miał powiedzieć,
Na czym to środowisko przeciętnie najbardziej się koncentrowało, to bym powiedział, że na różnych wzniosłych wydarzeniach, mówiąc ogólnie, sam byłem mocno cząstką tamtego środowiska, a więc starałem się prowadzić jak najlepsze wzniosłe wydarzenia, wygłaszać wzniosłe przemówienia. Ale Bóg jest dobry i czuwał nad tym, by od dziecka wpoić mi takie wredne pytanie, które bardzo w życiu przeszkadza, mianowicie po co? Po co to robimy? I Bóg zwrócił moją uwagę na szczególną wartość pomnażanie uczniów. Jak pomogę paru w taki sposób, że oni pomogą następnym, a tamci następnym? Będzie pomnażanie. I będzie po co? Wiadomo, po co. Bogu się to podoba, to jest umysł Chrystusa. Intuicyjnie zacząłem szukać wzorców pomnażania. Trochę jak tamten chłopak w ilustracji z początku, który szukał szerzej, ponad środowisko swoich rówieśników. Zacząłem szukać wzorców pomnażania i znalazłem parę, a w końcu trafiłem na mojego mentora i jego się uczepiłem. A gra idzie o wielką stawkę, o wieczność. Jak nam tam będzie? Będzie szczególna nagroda za wierność. I to jest pewne. Ale nie za wierność zachowawczą, czyli konserwowanie tego, co jest, ale za wierność pomnażającą. Dlatego środowisko, jeżeli niezbyt ostro na to patrzy jako przeciętna, no to nie jest dobra wyrocznia. Środowisko z natury nie ciągnie do góry, jest pewną przeciętną i ty też potrzebujesz się wyrwać ponad środowisko, ponad przeciętność w stronę silnych wzorców pomnażania. Potrzebujesz szukać bycia pod wpływem najlepszych wzorców. A nie chodzi tylko o wieczność, również jakość naszego życia tu na ziemi mocno zależy od pomnażania. Tego też mocno doświadczyłem na własnej skórze. Bóg lubi pomnażanie, Bóg tak stworzył świat, to jest umysł Chrystusa. Bóg angażuje się w pomnażanie, więc i ty wznieś się ponad swoje środowisko, również w naszej wspólnocie, choćby była najlepsza, ty też potrzebujesz czegoś więcej. Na jakie praktyczne rzeczy się to przekłada? Może najbardziej na to, za czyim wzorem tak naprawdę idziesz, z kogo czerpiesz wzór, kto jest wzorem, w który jesteś zapatrzony, zapatrzona? Czy ktoś, kto reprezentuje przeciętne podejście? Czy raczej ktoś, kto pokazuje wysoki wzór? Kto stawia wysokie wymagania? Nie muszą być zawsze przyjemne, jak to wymagania. Czy ktoś, kto jest twoim rówieśnikiem w myśleniu, myśli podobnie jak ty i wtedy świetnie się z nim dogadujesz, myślicie tak samo? Ale jeżeli to jest twoją wyrocznią, standardem podejścia, jaki będzie rezultat? Albo jeżeli to jest podejście typu, wprawdzie liderzy mówią, żeby się przejąć, ale przecież większość z nas uważa inaczej. Albo jak możemy słuchać liderów, skoro oni sami mają słabe strony, mamy na nich parę haków. Albo traktowanie liderów jako zło konieczne, jakbyśmy sobie świetnie poradzili bez nich, jakby było miło i przyjemnie. Jeżeli taki jest sposób myślenia, to właśnie środowisko bierze nad tobą górę i ściąga ciebie do przeciętności. A biorąc pod uwagę fakt, że środowiska się psują, jest to ścieżka w dół, ścieżka degeneracji. I znowu ktoś może pomyśleć, no ale czy to nie jest tak za trudne, czy nie po prostu, czy po prostu
Nie chodzi o to, żeby było miło i przyjemnie. Jednak gra idzie o wieczność. Warto należeć do tych, którzy wyrywają się spod dyktatury środowiska, wznoszą ponad. Jak? Przez zapatrzenie na wyższe wzorce, szukanie wyższych wzorców. Jak ten chłopak z naszej ilustracji, który szukał towarzystwa ludzi, którzy mogli być dla niego wzorem. Nie zadowalał się środowiskiem rówieśników. Intuicyjnie ciągnął do tych, którzy pociągną go najwyżej. Więc również ty nie czyń swoją wyrocznią przeciętny pogląd we wspólnocie, zdanie twoich towarzyszy w grupie. Szukaj najlepszych wzorców pomnażania. Taką właśnie wspólnotą, takim środowiskiem chcemy być. Tutaj taki jest nasz cel. Jedynym, najważniejszym celem, do jakiego dążymy, jest tak naprawdę to, by pomóc każdemu pojedynczemu człowiekowi w uczeniu się pomnażania. Tego wszystkiego, co Bóg mu dał, bo z tego właśnie kiedyś zostanie najbardziej rozliczony. Osobistym celem wielu z nas może być pomoc paru ludziom wokół mnie. Stworzyć im taką najlepszą możliwość, by byli uczniami pomnażania. By uczyli się tej wierności Bogu, wierności specyficznej, wierności pomnażającej. I to jest cel naszej wspólnoty. Pomóc chrześcijanom być uczniami pomnażania. Po to są nasze spotkania wspólnotowe, po to są małe grupy, studia biblijne, po to tak się właśnie męczymy, jak w tej chwili przy tak wielkiej temperaturze. Wytrzymujemy, bo coś jest dla nas ważne. Jeszcze dosłownie minuta. No, oczywiście, jak to między ludźmi, mamy nadzieję też tworzyć taki nieformalny ruch, czy współtworzyć z innymi chrześcijanami, ruch niesienia pomocy chrześcijanom w byciu uczniami pomnażania. I dla nas naprawdę nie jest to slogan, naprawdę liczy się pojedynczy człowiek, właśnie ty i to, z czym pójdziesz do wieczności. Bo za co ciebie Bóg wynagrodzi? Za wierność pomnażającą. I żeby nie było, że później ktoś o tym nie powiedział, tak? Dlaczego nam o tym nie powiedziałeś? No, było mówione. To, czego Bóg nas dzisiaj mocno uczy, to jest to, że nie wystarczy być w środowisku. Jestem w fajnej wspólnocie. Gdyby na tym poprzestać, to nie ma jeszcze rozwoju. Tak naprawdę cofanie się. Potrzebuję iść wyżej, potrzebuję rozumieć, jak się sprawy toczą. Prawdziwy rozwój leży w poszukiwaniu mocnych wzorów pomnażania. Tych, które pomogą mi uczyć się pomnażania. Potrzebuję zapatrzyć się w tych właśnie. I będzie nagroda wieczności. Dzięki temu zapatrzeniu się w najlepsze wzorce, ty sama stajesz się takim wzorem i ciebie będą szukać w przyszłości ci, którym zależy. Jak ten chłopak z naszego dzisiejszego przykładu, który ciągnął do tych, którzy mogli go pociągnąć wyżej, z czasem sam stał się kimś takim, do którego ciągnęli ci, którym zależało. Jest wielkie zapotrzebowanie na takich dziwaków, którzy wyrywają się w górę, pociągając za sobą innych, a że najwięcej dzieje się na przerwach, już za chwilę będzie się działo.